Mieszkańcy Katowic mogą zdecydować, kto zostanie upamiętniony w galerii artystycznej. W tegorocznym głosowaniu wybierać mogą spośród 11 osób. Są to Urszula Broll, Tadeusz Wincenty Dobrowolski, Grzegorz Fittelberg, Tomasz Jura, Tadeusz Michejda, Jerzy Stanisław Milian, Feliks Nec, Franciszek Pieczka, Erwin Sówka, Bolesław Szabelski i Andrzej Szewczyk. Zwyczajowo głosujemy do końca marca, pod koniec kwietnia poznamy tą osobę, która zostanie uhonorowana właśnie popiersiem w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. Uroczyste odsłonięcie, podobnie jak w latach poprzednich, to miało miejsce, nastąpi we wrześniu przy okazji urodzin miasta Katowice. W ubiegłym roku tak uhonorowana została Krystyna Bochenek, w poprzednich latach Kazimierz Kuc, Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda Gracz. Ale nie tylko, bo są tu też m.in. Antoni Halor, Wojciech Kilar, Teofilo Ciepka czy Jan Kyks Skrzek. Spośród trzech postaci, które uzyskają największą liczbę głosów, prezydent Katowic wybierze jedną, której popiersie znajdzie się w galerii.